Masy są przedmiotem, to jest podmiotem, tu mi się włącza, tu mi się wyłącza. Jak zwykle, proszę Państwa, gdy nadali nasze radio, to KFM, Eurokomicita, Barbie Baby, Langstrom, Extra. Proszę z nami. Oczywiście, proszę Państwa, dzisiaj mamy jeszcze 31 i mamy pary oszustystyczne, pary oszustystyczne. Makryna Mieczysławska, no i inni. Makryna Mieczysławska i inni. Pary oszustystyczne. O co chodzi, proszę Państwa? No. Jak mamy program z tej królikarni, to chyba jest najważniejsze, wszystkim. Jak jest program królikarni, państwa wiadomo, o co chodzi. Czuło zagrożenie. Związane z nadużywaniem wolności i państwa, które było całkowicie pary oszustystyczne tej konstytucji z 52 roku ochrony przed królikarniami, żadnej możliwości dochodzenia praw niezależnie od państwa, ponieważ konstytucja traktowała prawa oszustystyczne, pary oszustystyczne. Wyraz interesów i woli ludu pracującego. Artykuł 4. Prawa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej są wyrazem interesów i woli ludu pracującego. I ścisłe przestrzeganie praw jest podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa i każdego obywatela. To bardzo ważne. Pary oszustystyczne. No i dzisiejsza ta wystawa, tak? Prowadzenia bo dzisiaj jest który? Z państwem przed Dorota Buczkowska. Niezawisłym sądem, przed niezawisłymi nie, sędziami to nie jest sądzie. Dzisiejsza to jest wystawa. Nie ma realizacji. Nie ma realizacji. No, byłyśmy w zamku, proszę Państwa. Królikarnia. Bez zmiany byłyśmy w nasze miasto. Byłyśmy w zamku. Królikarnia, no proszę Państwa. No, tej królikarni to jest odwieczna bieda. Królikarni jest, proszę Państwa, odwieczna bieda, bo jest na kartki. Wszystko jest na kartki. W postaci dodania do kompetencji Rady Państwa. Królikarni, wszystko jest na kartki. Piękny wernisaż królikarni, proszę Państwa, żeby kto wiedział, że to jest stuprocentowa królikarnia, to jest to, proszę. No bo wracamy z wernisażu właśnie z kąt królikarni. Wracamy z wernisażu z kąt królikarni. Tu zresztą dochodzimy do bardzo ważnej jeszcze jednej kwestii, mianowicie... Linia Mysia to jest aktualne, wciąż i wciąż, proszę Państwa, linia Mysia, Biblia w Świetniku. Tutaj można powiedzieć, że u nas jest śmietnik artystyczny, taki śmietnik artystyczny i mamy o ten Nowy Testament, który w Warszawie wyrzucają do śmietnika przed Pałacem Kultury. Stalina leżało na krzakach, wszędzie tego pełno było, proszę Państwa, bardzo dużo, takie stanowisko, na drzewie, na krzaku, w śmietniku, na drzewie, na krzaku, w śmietniku, para oszustystyczna. No właśnie wracamy akurat z królikarni, to jest grane królikarnia. Pary oszustystyczne z Makryną Mieczysławską. No tam, jak to mówi się, jak ktoś chce pamiętać Warszawę, no to z kartek będzie pamiętał Warszawę. Dlaczego? No dlatego, że na przykład w królikarni no, jechał Mongol tramwajem i mnie tak kusił. Ja mówię, nie jadę na wernisaż, bo tam jest jakoś tak biednie i śmierdzi w tej królikarni, to nie jadę. No ale potem jak byłam sobie, kupiłam parę rosołków w Carrefourku pod Marszałkowską, no to myślę, patrzę, że to jeszcze jest za 15-18 i szybko do tramwaju skokiem 35, a z powrotem 4. I do królikarni, a okazało się, że w ogrodzie wernisaż, bardzo miło, bardzo sympatycznie, ci wszyscy, którzy już i w pałacu byli, myśmy też w pałacu były, ale przecież w pałacu nie było wystawy, nie było nawet ciasteczek, ciasteczka były wyniesione potem, myśmy się najadły, ale jedna kobieta, taka siwa baba, obca, powiedziała do tej baby, że ona kubeczki zabiera. Nie było wina, tylko był taki jakiś taki płyn
No takie to było biedne, że naprawdę, żeby to było 35 stopni, to można byłoby wypić i słońce. A to ani słońce, a tam 25 to może było, bo to już wieczór. No i taki ten taki z jabłka, jakiś rozcieńczony, biedny sok. No i te ciasteczka szkodliwe. No dobrze, ciasteczka, ale ta babka mówi do jednej kobiety, że ona kubeczki kradnie. Ona dwa ciasteczka sobie wkładała, no ale siwa Żydówka zawsze musi coś, proszę Państwa, powiedzieć, no, czyli odwrotnie, tak jak brała kubeczki, nie, ciasteczka wzięła ze dwa, a kubeczki wyrzuciła tam, na śmietniczkę położyła, a ona powiedziała, że ona kubeczki kradnie. No, zawsze włos na dwoje musi Żydówka coś podzielić, bo oni lubią się dzielić. No to nie była prawda, że, proszę Państwa, ona te kubeczki kradła, tylko ona wzięła dwa ciasteczka. Ale czy to z powodu dwóch ciasteczek, to zaraz będzie jakaś awantura. Także widzicie Państwo, gdy się dzieli włos na dwoje, na czworo, tak jest tutaj permanentna taka bieda na kartki. Permanentne w królikarni wernisaże są na kartki. Jeszcze wtedy, jak ta Maja Papa Rostkowska była, proszę Państwa, to znaczy ona umarła, ale z Francji przyjechała jej córka, no to ta dziadówka, taka czarnowłosa, nie wiem, czy to nie ta sama, co dzisiaj była, wydzielała karteczki na bankiet, a którego nie było. No może tam gdzieś jakieś tam wino w krzakach, chyba że sobie rozlały, bo poszły gdzieś tam w bok. No dobrze. Ale widzicie Państwo, to nic, bo przecież do nikogo nie mamy pretensji, tylko z tym, że po prostu ta babka o te kubeczki, taka siwa pokojówka, co po trawie chodziła i tam sprzątała, doglądała, patrzyła, proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu, nic się nie stało, nic nie wydarzyło się takiego dramatycznego, no ale skandale są permanentne, skandale na kartki, permanentne wystawy na kartki. Proszę Państwa. Także smaczne, nie, to nie jest smaczne. Jak wracałam z tego Kerfurka, kupiłam parę tych rosołków i jak tak jadę, proszę Państwa, do tej królikarni, to jeszcze wcześniej idąc Marszałkowską, taki żebrak prosto do mnie, bo ja taki kapelusik mam fajny, pomarańczowy, prosto do mnie żebrze, wzdłuż Marszałkowski. Proszę Państwa, pary oszusty. Nawet są pary żebraków, Państwo zobaczą, bo jeden chodzi wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, a druga żebraczka chodzi wzdłuż ulicy Krakowskiego Przedmieścia Nowy Świat, z Sejmu do kolumny Zygmunta, z kolumny Zygmunta do Sejmu. Tam wystawia recepty, dają jej 20 zł albo, a niech by jej dali 100 zł, ale ona i tak... Podstawowe prawo i obowiązki to jest dopiero rozdział 7. Głogowski, proszę Państwa, nas wykończy. I ona pobiera tam pieniądze, ile jej dadzą tej żebraczce. Czyli widzicie Państwo, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokonci, ta Barbie Baby Langström Extra. Tutaj Głogowski przelicza grosze na Czerskiej. To już która godzina? Po ósmej. Przed ósmą. Proszę Państwa, gdy jest niedziela, Żydzi przeliczają na grosze wszystko i Głogowski od rana po ósmej przed dziesiątą, tutaj w niedzielę przed ósmą i męczy ludzi. Także proszę Państwa, skandale na kartki w Warszawie, wernisaże na kartki, bankiety na kartki. Także jak ktoś pamięta Warszawę, no to pamięta Warszawę z kartek. A dzisiaj mamy który? Właśnie 31 mamy lipca 2016 roku. No.